Cześć, witam wszystkich na kanale Wow Handmade and Crafts. Ja jestem Agamunia, prowadzę ten kanał dla Was i z Wami. I dzisiaj mam dla osób początkujących, takich, które potrzebują wprawiać rękę w szydełkowanie, żeby wyrobić sobie tą pamięć mięśniową i zacząć dziergać jak szarlatan. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę, używając tego słowa. Słuchajcie, pomyślałam właśnie za sprawą ankiety, którą przeprowadziłam, że skoro jest tak dużo osób, które chcą się nauczyć dziergać, to tak jedynie to jest naprawdę idealny sposób, żeby wyrobić sobie po prostu pewne nawyki, jeżeli chodzi o trzymanie szydełka i posługiwanie się nim. Te dynie to komplet składający się z trzech części wykonanych różnym wzorem. Pierwsza, najmniejsza, to jest wzór ściągaczowy. Wszystkie są robione z prostokątów, więc mega, mega, mega prosto. Wykończenie, wiem, z czym to się niektórym może kojarzyć, no ale trudno. Wykończenie to już jest inwencja własna. Sami możecie też wymyśleć, co tutaj zrobić. Średnia dynia jest wykonana wzorem cytrynowym bądź cytrusowym, jeżeli dobrze mówię, i posiada takiego liścia, też dzierganego. Można użyć liści naturalnych, jeżeli komuś się nie chce bawić z takim liściem. Dostępne są też liście takie syntetyczne, z Sisalexu bodajże i różnych takich innych wynalazków. A dzisiaj skupimy się na tej dużej, bo ten wzór jest najbardziej złożony, ale tutaj możecie się nauczyć robić właśnie pawki i trochę takich rzeczy, które są przydatne w rozkminianiu, co zrobić i jak, żeby wyszło. No i jeżeli chodzi o materiał, to też jest fajna sprawa, bo przy tych dyniach, słuchajcie, możecie wykorzystać wszystkie resztki. One nie muszą być jednokolorowe. Możecie sobie złożyć to z kilku nitek. Ja użyłam do zrobienia tej dyni Alize Cotton Gold w kolorze 200. Jest robiona podwójną nitką, szydełkiem numer 5. Można wymiennie użyć Jeans Plus Yarn Artu w jedną nitkę. Nie wiem, czy to wyjdzie taniej, nie przeliczałam tego. Natomiast musicie mieć motek i trochę, żeby wykonać dynię tej wielkości, ale z tych dwóch motków zrobicie cały komplet. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć wykończenie w innym kolorze, no to ja mam tutaj, zaraz powiem Wam, z czego robiłam tą górę i tego małego liścia. To jest oczywiście też Alize Cotton Gold o numerze 152. To jest taki bardzo ładny melanżowy beż. W przypadku tej średniej dyni i tego liścia użyłam koloru 21. Mam nadzieję, że widać. Można też sobie te kolory połączyć. No i wtedy będzie to już wyglądało super naturalnie. Jeżeli będziemy na przykład łączyli w dwie nitki szaro-białą, to będzie już taka bardziej naturalna wersja. Albo na przykład pomarańczowo-czerwoną. To już niech Wasza wyobraźnia Wam podpowie. Ja robię szare w stylu Hadji, bo tak wyglądają wnętrza w moim domu, także zabieramy się do pracy. Jeszcze na koniec tylko powiem, że wielkość tej dyni tutaj po obwodzie, jak ją tak mocno przyklepię, to ma 70 cm, a mierzone na płasko to 24 jej średnica. Także zabieramy się do robienia dyni, a jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, jak zrobić takiego liścia, chociaż jest dosyć sporo tutoriali, chociaż nie polskojęzycznych, ale większość osób radzi sobie świetnie, chyba już z hiszpańskim, bo widzę bardzo, bardzo dużo Waszych prac na grupach
według tutoriali, a przyznaję, że ja znam już ich większość i pokazuję Ci pracę właśnie dziewiarek hiszpańskojęzycznych zazwyczaj. Także jeżeli ktoś już potrafi, no to wiadomo, ma sprawę ułatwioną, ale dla chętnych mogę Wam pokazać, ponieważ ja to robię bez schematu, jakoś tak powiedzmy, że bezmyślnie na czuja, jak ja to robię, żeby wyszło. Ale dajcie znać albo lajkami, albo w komentarzach, czy chcecie tego liścia po polsku, czy dacie sobie radę właśnie szukając tutorialu na stronach hiszpańskich. Także przechodzimy do pracy. Naszą pracę rozpoczynamy od przygotowania prostokąta według dowolnego wzoru. Ja pokażę Wam akurat, jak zrobić ten taki fajny z efektem właśnie pionowych takich wypukleń. Oczywiście to nie jest cały nasz prostokąt, on jest taki trochę dłuższy jak szalik i jego zasada jest taka, że długość tego prostokąta musi być trzykrotnością szerokości. Czy musi, nie musi, ale powinna być, aby ten kształt był taki bardziej eliptyczny, żeby nie była to piłka. Jeżeli nie starczy Wam dzianiny, pamiętajcie, że ona się jeszcze rozszerza. To jeżeli złożymy i wyjdzie Wam tak niecała trzykrotność, 2,5, to też nie będzie dramatu. Także jak widzicie u mnie, no jakby nie patrzył, no jest prawie idealnie. Ten wzór zrobiłam dla uproszczenia na długość 15 linii takich pafek i teraz pokażę Wam, jak zrobić, żeby uzyskać dynię o podobnym rozmiarze do mojej, ale pamiętajcie, że możecie sobie zrobić mniejszą. Aby wykonać ten prostokąt, zaczynamy oczywiście od zrobienia łańcuszka. Szerokość, jeżeli chodzi o wielkość mojej dyni, to 27 oczek. Możecie zrobić mniej, możecie zrobić więcej, byle była to liczba nieparzysta. Ja tutaj będę pokazywać Wam ten wzór na przykładzie, więc zrobiłam oczek 15, ale tutaj mamy 27. Po zrobieniu 15 oczek łańcuszka robimy jedno dodatkowe oczko i wbijamy się w drugie oczko od szydełka. Przeciągamy nitkę przez to oczko łańcuszka i przeciągamy nitkę przez dwie pętelki. W ten sposób mamy pierwszy półsłupek. Jeszcze raz robimy to samo i na całej długości robimy 15 półsłupków, oczywiście wliczając tutaj to jedno oczko brzegowe. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Kiedy podstawę naszego prostokąta mamy już zrobioną, 15 półsłupków, u Was 27, albo taka liczba, jaką sobie wybraliście, przechodzimy do robienia rzędu drugiego. Robimy dwa oczka łańcuszka, odwracamy i te oczka łańcuszka zastępują nam półsłupek, tylko dwa, więcej nam nie potrzeba. Nawijamy nitkę, przechodzimy przez drugie oczko od brzegu, robimy sobie półsłupek, także mamy jakby dwa. Nawijamy nitkę i w trzecim oczku robimy połowę półsłupka, nawijamy nitkę, robimy połowę drugiego półsłupka, mamy trzy pętelki, nawijamy nitkę, robimy połowę trzeciego półsłupka, nawijamy nitkę, przeciągamy jeszcze raz, czwarty raz. I robimy, tak, tylko przez te dwie tutaj z brzegu przeciągamy czwarty raz. I mamy pięć pętelek na szydełku.
przeciągamy nitkę przez wszystkie i tak zostajemy, nie robimy tutaj zamknięcia, tylko właśnie tak nawijamy nitkę w czwartym oczku od brzegu, po prostu kolejnym robimy słupek i w tym momencie dopiero mamy zamkniętą tą pufkę z tej strony. Jeszcze raz. Mamy w tej chwili dwa, tak, mamy tutaj ten słupek brzegowy z dwóch oczek łańcuszka, mamy słupek, mamy pufkę z czterech słupków i mamy słupek. No to idziemy dalej. Nawijamy nitkę i jeszcze raz. W kolejnym oczku przeciągamy raz, przeciągamy przez te dwie nitki, mamy dwa oczka. Nawijamy nitkę, przebijamy się na dole, przeciągamy nitkę, przerabiamy znowu tylko te dwie z brzegu, mamy trzy, tak, tu mamy dwa nieskończone słupki, tu mamy ten słupek zamykający pufkę, nitka na szydełko i jeszcze raz w to samo oczko, przeciągamy nitkę, przeciągamy przez te dwa, mamy teraz trzy niezamknięte słupki i jeszcze czwarty. W momencie, kiedy mamy pięć pętelek, czyli cztery niezamknięte słupki i ten ostatni, przeciągamy nitkę przez całość. Podbieramy nitkę, przechodzimy do następnego oczka rzędu poniżej i robimy słupek. Gdybyśmy robili w ten sposób, że teraz poczekajcie, bo zrobię szybciej, żeby Wam wyjaśnić to obrazowo, organoleptycznie. Jeżeli tutaj z rozpędu przewleczecie tą nitkę przez 5 pętelek i zamkniecie i wtedy zrobicie słupek, no to zamiast dwóch oczek będziecie mieli 3 i to Wam o 1/3 rozciągnie tutaj za każdym razem będzie Wam ciągle, będziecie powiększać tą dzianinę w ten sposób. Także będzie tutaj za dużo oczek, jeżeli chodzi o górny rand względem dolnych. Także robimy w ten sposób do końca. Pufka, słupek, pufka, słupek. I na końcu przy ostatniej pufce robimy dwa słupki. Zaraz Wam to pokażę. Ostatnia pawka bądź pączek. Nie wiem, jak to w nomenklaturze funkcjonuje, na pewno nie jest to popcorn. Ostatnia pawka w rzędzie i teraz podwijamy nitkę i robimy, jak widzicie tutaj mamy jeszcze jedno oczko, robimy słupek, ale niech Was to nie zmyli, bo w tej chwili mamy tylko 24 oczka tu u góry, powinniśmy mieć 25, więc jeszcze robimy tutaj słupek w tym brzegowym i teraz mamy 25 oczek, tak jak mieliśmy w początkowym łańcuszku. Po zrobieniu tego rzędu mamy taki efekt, to jest identycznie jak tutaj, tylko długość się nie zgadza. Powinno Wam wyjść 2, 4, 6, 8, 10, 12 takich wypukleń. Ja mam tutaj mniej, no ale wiadomo. Co robimy dalej? Robimy oczko łańcuszka, odwracamy i nie w pierwszym tutaj, bo to wychodzi nam to oczko stąd, tylko w drugim robimy pół słupki, czyli mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 i tu brzegowy ostatni, 15. I teraz góra zgadza nam się z dołem. Nadal mamy 15 oczek, rząd półsłupków na dole, pawki rząd półsłupków u góry. No to teraz, żeby nie było za wąsko, robimy oczko łańcuszka i przerabiamy jeszcze dwa rzędy półsłupków z lewej, z prawej, a potem znowu z lewej strony będziemy robili pawki dokładnie w ten sam sposób, w jaki zaczynaliśmy tutaj. Od i cała filozofia. Tak wygląda pierwszy rekord, jeżeli chodzi o nasz wzór, czyli rząd tych uwypuklań, tych pończuszków i trzy rzędy półsłupków. Na początku każdego rzędu pawek robimy dwa oczka łańcuszka, tutaj po jednym i zaczynamy całą pracę od nowa. W tej chwili rozpoczynamy rząd właśnie tych pączków. W tym celu robimy dwa oczka łańcuszka i tak jak już pokazywałam pierwotnie, w drugim oczku od brzegu robimy najpierw słupek. I w trzecim oczku zaczynamy wyrabianie schematu, czyli pączek z czterech słupków. A następnie zamykamy go w kolejnym oczku pojedynczym słupkiem. I tak do końca rzędu, potem oczko łańcuszka i znowu trzy rzędy słupków. I w ten sposób przerabiamy takich sekwencji około 15, możecie zrobić 14, 16, jak uważacie. Ja zrobiłam 15, z tym, że tutaj nad ostatnim robimy tylko dwa rzędy półsłupków. Robimy tak z tego względu, że ten pierwszy mamy tutaj. I w tym momencie możemy naszą pracę zszyć i zamknąć ten prostokąt w okrąg. Przechodzimy do zszywania naszej dyni, oczywiście na lewej stronie. Tutaj mamy nitkę początkową, tutaj mamy naszą nitkę od kłębka. Jak widzicie, mam tutaj ten róg zabezpieczony. Robię to w ten sposób, że jeżeli mam za duży kłębek, to przekładam przez tą ostatnią pętelkę robótkę i po prostu zaciągam. W razie jakiegoś wypadku, gdyby coś mi z rąk wypadło, się pociągnęło, to nie ma wówczas takiej opcji, żeby coś się popruło. Wkładam szydełko w pierwsze oczko tutaj na rogu i w to oczko pierwsze z drugiej strony przekładam nitkę, robię jedno oczko łańcuszka i teraz mogę zszywać. Oczywiście wbijam się tutaj zawsze pod te dwie nitki, tak? Bo zaczynaliśmy od pojedynczej. I teraz oczko po oczku robię albo na płasko, czyli oczkami ścisłymi, albo półsłupkami, jak komu wygodniej, to i tak jest strona lewa. Także lecimy do końca i widzimy się za chwilę. Mój bok zszyty, oczywiście jak zwykle przełożyłam nitkę przez pętelkę, żeby zabezpieczyć. Mogę sobie jeszcze tutaj związać tą początkową z końcem.
I tej nitki nie odcinam, ponieważ tu będziemy mieli górę naszej dyni i będziemy zamykać to później szydełkiem. Tutaj mamy dół i teraz bierzemy albo z drugiego końca nitkę, ja sobie tutaj to rozplączę i odetnę taki 20-centymetrowy kawałeczek. Mam moją nitkę, nawlekłam ją na taką oto igłę, no i teraz tu, gdzie mamy dół, to sobie będziemy zawiązywać po prostu po to, tak zwyczajnie ściegiem typu fastryga przekładamy igłę co kilka oczek przy samym brzegu. I robimy tak naokoło. Góra została już nawleczona. I teraz zaciągamy jak najciaśniej. Tu i tak zostanie taki mały otwór. Oczywiście można go zaszyć, ale ja radziłabym jednak taką maleńką przestrzeń zostawić, chociażby na jeden palec, z tego względu, że jeżeli te kulki od wkładów nam się uklepią, bądź wata, bądź cokolwiek tam będziecie wkładać, to zawsze można tą dziurką jeszcze za jakiś czas dołożyć, tak? Tutaj można jeszcze sobie dopchać, żeby było bardziej sprężyste. Wiadomo, że te wkłady, które daje się do poduszek, nimi też się wypełnia maskotki i one są takie, że z czasem tracą na swojej sprężystości. Tutaj mamy nitkę związania. Ją oczywiście za chwilę wszyjemy tutaj w ten szew i będziemy przechodzić do wypełniania środka właśnie wkładem. Moja dynia już jest wypełniona wkładem silikonowym do maskotek, poduszek. Możecie go kupić w każdej wysyłkowej pasmanterii. Jest sprzedawany w workach na kilogramy. No i cóż, trochę muszę to uklepać i zabieramy się za obrabianie tego rantu. Będziemy po prostu pomału zmniejszali obwód tego rantu dyni. Robimy to w ten sposób, że robimy po jednym oczku półsłupkami, raz nad tymi pawkami, a raz tutaj. Tak, ja nie będę się wbijała tutaj, bo tu jest taka duża dziura, tylko zaraz za robię półsłupek. Tutaj w takiej dziurce oczko pomijam, następne półsłupek pomijam tutaj, jedno nad pawką i dalej jedno nad półsłupkami. Jeden półsłupek nad pawką, jeden nad półsłupkami i tak naokoło. Po przerobieniu okrążenia, które nam tutaj zmniejszyło obwód, robimy oczko ścisłe, którym zamykamy. Jeszcze tylko spojrzę, tutaj mam szef i od szwu, to jest moje pierwsze oczko, dobrze. Przekładam nitkę przez to oczko główne, zaciągam i w tym momencie możecie tutaj sobie jeszcze dopchać, już tutaj nic nie powinno nam wypadać. Przechodzimy do robienia wykończenia, czyli tej części. No i przechodzimy do ostatniego etapu,
czyli do zwieńczenia tutaj takim dzędzlem w formie odciętej gałązki. Robimy to pojedynczą nitką za pomocą szydełka numer 4. Liść, jak już mówiłam na wstępie, jeżeli będziecie chcieli, to będzie osobny tutorial, krok po kroku, i nie będzie on znowu zbyt krótki. Dlatego dajcie znać, bo szczerze mówiąc, ja wolę przejść do konkretniejszych rzeczy, ale no, jeżeli będzie spora liczba osób, które będą chciały taki liść zrobić sobie same, no to oczywiście dla Was będzie takie wideo zrobione. Ok, przechodzimy do wykańczania. Jak mówiłam, pojedyncza nitka, szydełko numer 4. Tutaj mam już zrobiony taki pałączek. Sprawdzę tylko, czy jest mniej więcej tej samej długości. To są jakieś 3,5-4 cm. Taki paluszek. Jeżeli ktoś z Was dziergał wcześniej bransoletki, no to ma sprawę mega, mega ułatwioną. Chodzi mi o bransoletki Toho, takie z koralików. Robimy to dokładnie w ten sam sposób. Ja nie będę robiła, tutaj już sobie przygotowałam gotowca, z tej włóczki, pokażę Wam na trochę większej, właśnie szydełko numer 4, pojedynczą nitkę, ale jeżeli robicie z Jeans Plus i macie tylko tą nitkę, no to weźcie szydełko numer 5. Zrobienie naszej odnogi, gałązki, dzędzla, jak nazywajcie to jak chcecie, zaczynamy od Magic Ring, najlepiej, bo wtedy będzie najciaśniej na czubeczku. Jak zrobić Magic Ring, to zapraszam tutaj, możecie kliknąć film, ja troszeczkę wideo skróciłam. I słuchajcie, robimy tak. Jak już mamy zrobiony Magic Ring, nie robimy tutaj żadnego dodatkowego oczka, bo będziemy przerabiali dalej spiralnie naokoło, tylko robimy pierwszy półsłupek od razu i robimy ich w sumie 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pociągamy za tą nitkę, zamykamy sobie to w kółko. Mamy coś takiego. I teraz tutaj mamy tą pierwszą nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok. W ten tutaj na górze wbijamy się, właśnie to chciałam, żebyście to dobrze widzieli. I nie zamykamy oczkiem ścisłym, tylko przerabiamy naokoło, dalej po prostu spiralnie, bez zamykania okręgu. Oczko po oczku zaciskamy tutaj mocniej ten nasz sznurek i powinniśmy, żeby on się nam tutaj nie rozciągał, zrobić sobie taką pętelkę. Tak, przekładamy nitkę, zawiązujemy. Nie musimy tej nitki odcinać, bo zrobimy coś takiego, że przewiniemy to do środka. No i w tym momencie wychodzi nam taki kapturek. Jeżeli chcemy mieć właśnie takie odcięcie, to robimy oczko ścisłe, odwijamy się i zaczynamy przerabiać w drugą stronę, tak? Od następnego oczka. Po prostu w drugą stronę i w tym momencie będziemy mieli takie coś.
A tu nie chcę używać pewnych słów, które mogą być skojarzone tak, żeby kogoś raziły, ale wiecie, o co chodzi. A jeżeli chcecie mieć taki prosty dzyndzel, żeby nikt nie miał tych skojarzeń, to po prostu przerabiacie dalej w tym samym kierunku naokoło. Także fajnie, że się tutaj splątało. Chciałabym, o właśnie, pokazać Wam. Tak, tutaj dochodzimy właśnie do tego momentu, gdzie robiliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I to jest to oczko, gdzie tutaj zrobiliśmy tył zwrot. Więc próbujemy się w nie, pod nie również tutaj dostać. Trochę to nie jest łatwe, ale damy radę. O, i lecimy dalej. I jak możecie zobaczyć, tutaj mamy takie odcięcie, tutaj mamy na prosto, więc wybieracie sobie opcję, czy zmieniacie kierunek jazdy i robicie tutaj taką gulę na końcu, czy robicie w ten sposób, to już jak kto lubi. Ja przechodzę teraz, wracam do mojego pałączka i mamy tutaj 8 oczek naokoło. Więc w pewnym momencie musimy zacząć wyrabiać taką tutaj rozetę. Nic prostszego, bo z tych 8 oczek po prostu robimy 16. Dobrze, gdybyście mieli czym zaznaczyć, chodzi mi o marker. Ja sobie jakiś tutaj znajdę z tych moich dużych, ale nie wiem, czy to nie będzie mi utrudniało pracy. Może lepiej jakąś agrafkę. Ale w sumie to jest tylko na chwilę. Dobrze. Teraz przerabiamy każde oczko raz, dwa. Pierwsze. Drugie. Czwarte, piąte, szóste, siódme. Nie było tak źle. Ósme, przerabiamy jeszcze raz, razy dwa. I teraz lecimy naokoło, oczko w oczko. Mamy teraz ich 16. Możemy przerabiać już luźniej. Też, żeby nam się te ta podstawa mogła troszeczkę naciągnąć. Nasza tutka gotowa. U mnie, jeżeli chodzi o okrążenie, to po zwiększeniu mam 3. Oczywiście można sobie to zabezpieczyć, jakby coś tutaj nam nie szło, to możemy. Nie ma obawy, że coś się będzie pruło, czyli jak zwykle. I teraz bierzemy szydełko numer 5 i szydełkiem numer 5 wrabiamy w ten sposób, że łapiemy nad rzędem pafek, tak? Jedno oczko od tej rozety przy nasadzie i co drugie oczko tutaj. To nie jest przypadek, że mamy tych oczek tu na obwodzie 16. Przekładamy pierwsze, wbijamy się tu w drugie, tu pomijamy, przekładamy się w kolejnym. I oczko ścisłe. Przechodzimy do następnego, pomijamy i nad rozetą
Jeżeli robiliście tak, jak pokazywałam, to nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Przechodzimy przez następne, pomijamy i oczko nad pawkami. Kolejne pomijamy i nad pawkami, oczkiem ścisłym. Wtedy tutaj nie będzie żadnych nitek poza taką jedną poprzeczną. Kolejne nad pawkami, kolejne nad pawkami. Wygląda to w ten sposób. Kolejne nad pawkami. Nie jest to ani łatwe, ani trudne. Po prostu pomalutku, oczko po oczku, można sobie pomóc lampką wina, jeżeli ktoś nie ma cierpliwości. To jest naprawdę czysta przyjemność, takie kończenie naszych arcydzieł. Ok. Zobaczymy, czy tutaj mam zgodność. Ok. Wyszło. Ostatnie oczko i to oczko sobie przerobię tutaj na szwie w następnym. Ok. No i to by było na tyle. Mogę jeszcze raz przeciągnąć tutaj nitkę, tak dla pewności. Odcinam, przeciągam. Nasza dynia gotowa. Mam nadzieję, że nie sprawiła Wam trudności, a jedynie przyjemność, że wideo Wam się podobało. Jeżeli tak, to w rewanżu możecie wesprzeć kanał. Zasada jest ta sama, co na wszystkich innych, czyli lajkujemy, komentujemy, dzielimy się i oczywiście ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, to proszeni są o kliknięcie subskrypcji oraz dzwoneczka, który będzie Was informował o wszystkich nowych filmach, bo jak to bywa na kanałach twórczych, know-how, filmy pojawiają się nieregularnie w zależności od wielkości projektu. To na tyle z mojej strony. Życzę Wam powodzenia i zapraszam na kolejne filmy. Mam nadzieję, że będą również przydatne i będziecie mnie dalej wspierać. A na razie to tyle. Trzymajcie się ciepło i róbcie swoje dynie. Pa, pa.